Witam, tutaj Ibiś. Oj, będzie się podwajać. No, teraz będzie dobrze. A to jest ten, no. 10.06. Kolejny, 8 odcinek z Bad Piggies, tak? Zobaczmy w kalendarz mój odcinkowy. Jest już po wolnym. Długo było wolne. Bardzo długo. Znaczy tydzień. Jedna czwarta wakacji minęła, chociaż jeszcze dla mnie to nie nadeszły, ale... Kogo to obchodzi? PWWM się zaczęło, świetnie. Jakie są wrażenia z Patapon 3? Bo zaczęliśmy wczoraj. Chociaż ja już mam nagrane z... 12 odcinków. To nie jest śmieszne. Dobra, jedziemy. Flight in the Night. Co ja naprodukowałem tutaj? Muszę się tam dostać. To chyba nie jest trudne, nie? Jedno kółko. Jaki ja z tym problem miałem? A, silnika nie ma. No to trochę utrudnia rzeczywiście. Ale ja się serio pytam, jaki ja z tym miałem problem? Nie wiem, dlaczego ja tego nie zrobiłem. To jest banalnie proste. Nieważne, jedziemy dalej. Może już zmęczony byłem. O, tego nie lubię. Nie lubię tego, to jest złe. Tutaj sobie klej wezmę na pewno. Jak on to kombinuje? Tak, o? A, no tak, ja też to tak zrobiłem kiedyś. Bo tutaj się trzyma, na górze. Tym wielkim tym. A tym mogę bujać. No i heja. Jedziemy dalej. Dobra. O! Ptaszor. Zgadnijcie, co się będzie dziać w Flight in the Night. Tak, tu mamy ikonkę ptaszora. I on sobie tu śpi. I właśnie go obudziłem. Uciekamy! Tak właśnie teraz będzie się dziać. I nie mam jajca. Muszę to zrobić po cichu. Żeby on się nie obudził. Tak, i na tym polega Flight in the Night. Chociaż ja tu na razie jeżdżę tylko. O, fajerwerki zdecydowanie hałasują, prawda? Udało się. Nie mówcie, że nie. Nie jestem tutaj po to, żeby wymaksowywać tą grę, tylko żeby ją przejść. A potem już wiem, co będzie po tej grze, więc... Aha. To chyba nie w tą stronę. Ale jak? Co? Ale... Co? Ale jak? Thank you.
A po co to? No i tak samo będzie. Chyba. Każdy przedmiot coś waży przecież, nie? Nie wiem, w czym tutaj problem był. Dalej. O, ten level pamiętam. Nawet. Która godzina? 10:12. No chyba nie. Śmieszne. Szkoda tylko, że nic nie zaliczyłem z tego. O! No chyba nie tak. Nie tak powinno być, ale... Miałbym wszystkie trzy, gdyby nie to. Ale trudno. Nieważne. To chyba nie tak. Liczy się. Liczy. Liczy się, liczy. Zrobimy takie dziwadło. Ja to już kiedyś robiłem, ja to pamiętam. Dziwny pojazd, ale działa. Bardzo dziwny pojazd, ale działający, prawda? No. Prawda. Więc jedźmy dalej. Jaka mi byś, aba zizakse. Gdzie jajko? A, tu jest. Mogłoby zaliczyć. Nie. Nie. Trochę inaczej to trzeba zrobić. No, tak to się robi. Miał bez krach mapa, tak akurat. O, tu mamy dziwniejszą mapę. Która jest dziwniejsza. Dzięki, a to żeś dało? Te ptaki są jakieś głupie, co to dało im w ogóle? Ej, jak śmiesznie spadają te parasole.
śmiesznie. Spróbujmy jeszcze raz. Aha. Nie no, spoko, spoko. Spoko, ja nie mam nic do powiedzenia. Spoko. Jedziemy dalej. Jakie to jest dziwne. Bad Piggies, gra dla dziwaków. Która godzina? Jeszcze raz, okej. Ale zaraz, jak ja mam tam polecieć do góry? Ale co? Ale jak? Przecież się nie da. No teraz to się da, ale... Wtedy to jak miałem zrobić? No, piękne to było. Dodatkowa moc silnika robi swoje. O nie, to jest ten level, nie lubię go. Chyba nie tak. Nie. Nie. Nie lubię tego levela, już wam mówię na początku. Jest głupi. Nie udało się. Ale prawie. Ale prawie. Wyrównać po prostu trzeba wagę, nie? No nie! Czemu? Turpat. Doleć! Losie! O nie. Kurde. Jeszcze mam chwilę czasu. Nie za wiele, ale jednak. Zawsze coś. To chyba nie tak. A jak zrobię tak, o?
Ej, to ma sens, to ma sens. To ma większy sens już. Nie, 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 nie. Uda się! Jej! Dobrze! Jedziemy dalej. Niewiele brakuje do końca już. Chyba nie. Będzie tym ciężko manewrować strasznie. Ale się udało. Nie? Dobre. Dobre, dobre, jedziemy dalej. Zostało już niewiele. Czasu również. Czuję, że to na dole może się zepsuć, a na górze ma zostać w dobrym stanie. Chyba nie tak. Jeszcze raz. O, teraz było idealnie. Tylko, że nie tak miało być. Fajna muzyka jest w tej grze, w ogóle gra jest fajna. Polecam, Ibiś Aba Zizjaks. Poszło, dobra, jedziemy dalej. Dalej powiedziałem. Dużo mi jeszcze zostało? A nie, to już jest 30. Jeszcze trochę. Kwadratowe cudo. Jak bez kół? Jak bez kół to można zrobić? Pytam się. Dobra, tu na górze jest wiatr. To można by wykorzystać. Nawet trzeba. To jest jeden z trudniejszych poziomów, z tego co widzę. Ojej, tego tu nie miało zostać. To tak musi być. O, idealnie. Jedziemy. Świetnie, ideolo. No i dalej. To będzie ostatni level, nie? Czas się kończy.
Już myślałem, że nie da rady. Ale by było. No i koniec. Nie, jeszcze nie koniec? O, jeszcze jeden level. No proszę. A ja myślałem, że to już koniec będzie. A tu nie. To chyba nie tak ma być. A po co to mi? Długo do końca? To jest ostatnie. Tak myślę. Za szybko trochę. A po kiego grzyba to robić w ten sposób? Trochę... No, za szybko, no. Co za ibiś, kurde. Co za ibiś. Ale jajco też musi dolecieć, nie? Ja to za szybko robię, za szybko po prostu. Za minutę powinienem wychodzić. Za minutę? Nie, za 6, dobra. Kurde. A może zróbmy to w inny sposób? Ale nie taki. Kto wie, może zadziała. Ten pomysł jest szalony. Dobre, dobre. Ja to inaczej kiedyś robiłem. Kurde, długo jeszcze do końca? A akurat nie będzie trudne. Dobra, długo jeszcze. Niecierpliwie się trochę. Ile ten poziom ma? Dobra, to jest ostatni. Ile można? Za 2 minuty wychodzić muszę.
Kurde, mam. Jeszcze raz. Przeżyłem. Ledwo, ale jednak. Dobra. Skończone. No nie mówcie, że ja ciągle ze sobą wiozłem kamienie. Ja wiozłem kamienie. Nie gadajcie, co? Dobra, za 2 minuty wychodzę. Ale odcinek 8 jest jak najbardziej zaliczony. I zostały nam tylko już te Task Till Dawn, Roadhogs, no i Sandboxy. Także no cóż. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie. Cześć.